Witam bardzo serdecznie Was w kolejnym odcinku. No to kontynuujemy naszą kampanię. Może tym razem jakoś się nam to uda. Przynajmniej taką mam nadzieję. Dobra, nie wychodzi to nam w ogóle. No ale miejmy nadzieję, że jak nam wrócą mocy przerwowe w postaci kolejnych karabinów, to jakie sukcesy, kolejne miejsce, co to większe, no bo to ociągniemy na tym froncie. Dobra, zaatakujmy jeszcze tutaj. A że na pewno Rosja przeszła na... Zalocia dalej ma czego mobilizować tak naprawdę. To nie jest sytuacja całkowitej przegranej jednak Loci. O czym my musimy pamiętać. My musimy niewątpliwie też przejąć ten odcinek frontu. Aby sobie przejąć jakąkolwiek inicjatywę tutaj. Miałem mocno by czasem tutaj budować jakkolwiek kolej w taki sposób, aby też się na prostu odciążyć pewne odcinki kolejowe. Próbujmy zaatakować tutaj. Niezbyt to nam wychodzi. Dobra, pójdziemy jeszcze po to. Tymi siłami, dobra, przestaniemy już atakować. Dobra, na pewno to mi oddaj. To być mógł mi oddać. I na pewno... Dobra. Mamy 50 tego, no to skupmy się na Sukoci. I tak, o tym też zapomniałem. O dowódcy od piechoty. A to powinno też nam bardzo pomóc. Znaczy zdolności. No może nie tak bardzo, no ale... Może damy ci coś ugrać nadal. Na pewno na tym odcinku moglibyśmy się skupić na mocniejszej ofensywie, która by trochę mocniej zabolała wojska radziecka. Dobra. A tutaj spróbujmy po prostu pozamykać te wyprzedzenia. Tutaj też spróbujemy zamknąć to. Za tymi ciłami od razu próbuję jak najszybciej ruszyć naprzód. I... Dobra. Kontynuujemy dalej naszą ofensywę. Tam gdzie się tylko da. To na pewno mniejszymi i większymi sukcesami. Ale chyba... Chyba jedząca na okrążenie. O Boże. O, wprowadza na co okrążenie. Dobra, to kontynuujemy. Sprawa, czy pewnie ta ten. Ta przerwa nie była widoczna, ale ja. Dla mnie tak. Dobra, spróbujemy to tak zrobić. Ogólny pomysł jest taki. Zrobimy ci jak najszybciej to tych odcinków.
i zmaczakluję tych śmieci. Ojej. Dawaj, czubkę próbujcie wyrwać jak najszybciej. Ajajajajajajajajaj. Damy radę? Nie, nie damy radę. Próbujmy cię tutaj poprzebijać. Trochę też tutaj. Tymi siłami uderz. Tutaj. I spróbujmy cię przełamać jak najszybciej na tych odcinkach frontu. Czekaj, bo mamy a nie mamy linii kolejowej. No to dlaczego mi daj przytąd. Tutaj linię kolejową. Jak to wygląda w tym? Próbujcie jak najszybciej przełamać. Dobra. Bez próby atakować wszystkim tym, co moczeć. Tam, gdzie się tylko da. Dobra, spróbujcie tak przełamać. Tutaj tymi ciłami. My trochę spróbujemy tak tutaj. Cofaj. Tymi ciłami tutaj. A tymi tutaj próbujcie przełamać. Dobra. Dobra, nie wychodzi. To trudno. Tutaj w ogóle zależy gnąć tego. Albo może i nie. Na pewno ta celia polanikowa Balti wygląda jak Zalt. Niewątpliwie. I o taki. Na drogę nie jest mięsny, ale to moim przynajmniej. Moim zdaniem. A my tutaj ani nie jesteśmy zdolni zamać. Nie patrzę na froncie wschodnim. Ani pokonać Brytyjczyków. No okej, okay. Spróbuj tutaj zaatakować, tu. I tutaj wszystkim, co mamy.
Dobra, spróbuj to jakoś wyrównać. Tutaj przydałoby się też wyrównać front. A tymi siłami odlaczu. Próbuj pomóc tutaj. No co, uda nam się? I chyba cię udało. Okej. Okay. Tymi siłami odlaczu dać na tym kierunku. Dobra, spróbujcie atakować wszystkim, czym mamy. Może uda nam się jakoś cokolwiek przełamać. Na pewno to coś zabawnie to wygląda, niewątpliwie. W sumie cała ta kampania zabawnie wygląda. Dobra, na pewno ta gra mnie kolejny raz zadziwiła. Ale na pewno największą porażką tej kampanii było to, że co dużo czasu poświęciliśmy we Francji i daliśmy Loci za dużo czasu na rozbudowę. I to na pewno było głównym wyznacznikiem naszej porażki w lecie działań wojennych. No tak. O Boże. Ja wiem jedno, mi przechodzi ciadła. Chyba co nie robi fikołka. Dobra. Ja wam powiem otwarcie tak. Ja uważam już tą kampanię za zakończoną. Nie do wygrania. Przecież. Bo tak naprawdę to bym cię musiał za rozwiązaniem zamknąć i ciągle tutaj haltować w tej rozkrypsze. Bo problem polega na tym, że ja w wielozadaniowość nie jestem dobry. I dlatego poniekąd też chcę nagrywać, żeby rozwinąć pewne umiejętności, na przykład robienia kilku scenariuszy czy poprawy dykcji. Ale jednak przerosło mnie to, niewątpliwie. I ja uważam tą żelię za zakończoną. Zapewne widzimy się w innych. Zapewne spróbujemy w następnych seriach znowu zagrać rzeczą niemiecką, ale tym razem bez tłumaczenia wam postaw, co powinno też ułatwić mi rozgrywkę w całości. Niewątpliwie myślę, że wszyscy się fajnie bawili. Ja po raz kolejny to powiem, ja zakończam tą kampanię wojenną. Znaczy tą kampanię w tej grze. To jest ostatni odcinek, bo ja naprawdę psychicznie nie daję rady, a gra ma dawać wam przyjemność, a nie was powodu wkurwiać. Więc kończymy. Życzę wam miłego dnia, wieczoru. Mam nadzieję, że ta seria polanikowa wam się jakkolwiek przyda. Dała wam zabawę, oglądając to wszystko. Ja chyba umówię się na wicetę psychiatra albo psychologa. Ale okej, kończymy. Życzę wam naprawdę miłego dnia i do następnego.